poproszę tutaj jednego z panów do troszeczkę stoczymy mały pojedynek szablowy. Szabla była bardzo ważnym elementem. Polecam, kto jeszcze nie oglądał, tutaj myślę, że zacne historyczne grono, więc kto nie oglądał, to polecam oczywiście Zrodzeni do szabli. Bardzo, bardzo, bardzo fajny film o szabli. Generalnie to w ogóle mamy za mało historycznych, dobrych filmów i gdzie można zobaczyć piękno oręża naszego polskiego. A my tutaj troszeczkę skrzyżujemy szablę. Szabla była bardzo dobrą bronią, myślę, że nawet lepszą od różnych zachodnich pałaszy, rapierów, gdyż była szybka. Szabla jest szybką bronią i jeszcze o ile była stosunkowo lekka, no to naprawdę była zabójcza broń. Oczywiście, kiedy była bardzo ostra. Nasze szable nie są aż tak ostre, my ich specjalnie nie ostrzymy. Moja na przykład jest dość taka tępa i zbita, bo ona na wielu wojnach już była i różne pojedynki toczyła, więc to nie jest taka prosta sprawa, ale właśnie można ją wyostrzyć na ostro i delikatne nawet gdzieś pociągnięcie powoduje ranę taką ciętą i wtedy jest już trudno gojąca się to bardzo rana. No i ranny żołnierz praktycznie jest wyeliminowany z jakichkolwiek działań wojennych. Generalnie, proszę Państwa, atakowało się jakby, no, walcząc, atakowało się na głowę, na ramiona, prawa, lewa. Były cięcia jeszcze oddolne, takie tak zwane senatorskie. Można było tutaj różne taktyki stosować, od pchnięcia, jakieś zajścia i tak dalej, podejścia. My tutaj troszeczkę machniemy w wolniejszym tempie, potem może troszeczkę lekko przyspieszymy. Jak widać, rękawice skórzane założyliśmy, żeby chronić też dłonie. Często się zdarza, że gdzieś tam końcówką szabli po prostu zawadzimy o dłoń. Oczywiście też musimy ćwiczyć, żeby też nie zrobić sobie krzywdy, bo to nie jest taka prosta sprawa. Tak jak się ten. Witamy. Chowa się tutaj do naszych. Raz, drzeźnie.